witajcie na kanale MDD Fishing Team, z tej strony Damian. Dzisiaj znowu jest ze mną Marcin. I co, goniamy się za koniami, za szczupakami. No Marcin tylko dzisiaj typowo za szczupakiem, na grube przynęty, na 19 westiny. No ja używam się raszków i generalnie westin K16. No jakby nie było, już mam połapane trochę sztuk. Za chwilę mam plan jeszcze zmieniać rzeczkę, także oglądajcie. To nic, z rana się praktycznie nic nie dzieje. Rzadko kiedy, wiesz? Mam. Panie! Ta, to jest okoń, panie. Ole, no i to duży. To nie będzie szczupak. Co mały? Dawaj, ma podbierak? Ale zobacz na jaką gumę. Patrzcie, nie uwierzycie, okoń jest 30, może 30 parę. A zobaczcie na co wziął. Westin 16 cm. Branie z pierwszego opadu. Żarłoczny, no. Patrz. O, panie. To jest coś ładnego, ale z opadu, stary. Miałem luz na tym, na plecu, a poczułem jeszcze, rozumiesz? Ale Marcin, to nie jest albo coś dużego, ale to będzie duży okoń chyba, wiesz? No to jest duży okoń, panie, ja ci mówię. Bądź okoniem. Szupak. Czekaj, bo uciekł spod wioraka. Ale zebrał od razu, stary, porzucie, nie? To mamy już z jednego miejsca okonia i szupaka. Szupaka oczywiście wypuszczamy. Okonia jeszcze potrzebamy w podbieraczku. Jak widzicie, pierwsza sztuka, znaczy druga sztuka w sumie, był okoń, teraz szupak. No jak widzicie, raczek. Branie z pierwszego opadu tak samo, podobnie jak okoń. A już była nadzieja, że to jest duży okoń. No nic, działam dalej. I poszedł. O, udało mi się pod drzewko rzucić, panie. Ale miałem branie. To jest szczupak. Ale ile drobnicy uciekło, stary, stamtąd. Ale miałem petardy branie. I paczeraczka znowu zebrał, wiesz? Szczupak, no. Tak myślałem. Nie jest duży. Zmasakrowany. Równa 70, no, ale ten już pięknie uderzył. No i co? Trzecia ryba z tego samego miejsca. A co jest najlepsze? Okoń brał na gumę 16, a dwa szczupaki wyszły na raczka. A próbowałem jeszcze okonia dołapać. Jak mówiłem, trzecia ryba z tego samego miejsca. No i co? Raczek kusi szczupaki, a gumy kuszą ogonie. Także zobaczymy, czy będzie się coś dalej działo. I poszedł. Okoń ma 30 cm. To nieźle głodny był, co? Jak uderzył w gumę 16 cm. Dość sporą. Taka oksy z rana, to naprawdę coś pięknego. Także okoniowi już podziękujemy za piękną walkę. Oczywiście wraca do wody. A raczej już zdewastowany, wiesz? Już się zsuwa. Siedzi. O, konia mam. Nie, z 25. No, dzionek naprawdę się zaczyna super. Drugi okoń. Raczek w akcji. Ten ma z 25 może maksymalnie. We'll be right back.
Mam. Szupak. Szupak, no. Ale na raka, wiesz? Co? Chcesz mieć szupaka? Chyba 69. Jest kolejny 69. No i co, jak widać, raczek działa. Bardzo kusi. Tutaj Marcin łapie na gumę. Jak do tej pory miał jedno branie, jedną spinkę, a ja już zrobiłem chyba, nie wiem, z 5-6 brań. Także jest dość ciekawie. No nic, szukamy tych większych. I poszedł. Siedzi. To będzie okoń chyba. Nie, szczupak. Ale branie przy podbijaniu. Ale malutki jest. O, ale jestem wciąż w tym samym miejscu, co miałem pierwszego. Łącznie 4 brania w tym miejscu. I drugi na kiju. Tym razem zmieniłem robaczkę. Miałem dwa brania tego robaczka i za drugim razem wpiąłem, ale wcześniej myślę, że miałem okonia. Jak widzicie, nie jest największy, no ale fajda jest, dziobią, także dzieje się. I poszedł. No zobaczcie, pierwsze branie już było. Założyłem raczka. Zobaczymy, czy raczka zagryzie. Bo robaczka widocznie jest za samą końcówkę, chyba okoń złapał. Jest, siedzi, jest okoń. No widzicie? Piękne branie było. No tam jest, ładne jest, no. Grubiutki. Zobaczcie, jaki pięknie ubarwiony. Mam branie petarda. Kolejny garbusek. Znowu równiutko 30. Byłem w tym miejscu z rana. Złapałem jednego konia z 20-20 parę może. Teraz wróciłem. Dwa pierwsze rzuty, dwa brania. Robaczka ucięło. Pierwszym rzutem, drugi już okoń wziął. Także widzicie, kolejny 30 do kolekcji. I proszę. A Marcin, masz szczupaka? Jest. Czy masz? No zobaczcie, no tak gdzieś 70 parę może. Guma, ostinek 19. Kotlet. Dobra. Thank you.
Ale mi wyskoczył, ale ładny, stary. Ło, cały wylazł za gumą, rozumiesz? Chyba się nie nagrało, bo kamera wyżej była, ale... Ale ładny, ładny. Jest, o, z 8 dych ma, na pewno. Drugi raz uderzył. No, zobaczymy, czy pokusi się kolejny raz. Jest, siedzi. Marcin! No ładnego mam, z 8 dych. Pa, wypiął mi się. No, zmieniamy miejscówkę. Jak widzicie, drogi pozalewane i to pięknie. Marcin od razu rzut, wpadł i strzał. Ale widzisz, gdzieś daleko, nie? Teraz pokaż go. To jest, panie, łokoń, albo kleń. Kleń! Klenio, panie. Zobaczcie, jaki piękny klenioch. Zobaczcie, jaki piękny. Na padełko, trójeczkę, to morski chyba jest, nie? Padło. Nie, nie, to jest inna blacha. Piękne. Zaraz go zmierzymy, ale 40 pod 50, nie będzie? Tak, pod 50. 48. 48 cm, no. No zobaczcie, duże te pyski mają, nie? I wraca do wody. O, poszedł. No tak, trochę się pokusił. Jednak nie jest murs. Nie, to jest jakieś... Coś innego, nie? Pachadło. No, ale zobaczcie, klenioch nie pogardził. No Marcin ma kolejnego. A to chyba klenio będzie mi się wydaje, wiesz? To co? Nie, za bardzo się kładzie, jakby to łosoś był to... Nie, szczupak? Tak, szczupak, no. Ale powiem ci, że myślałem, że to coś innego. Jest. 8, czekaj, ile ma? 80, tak? Ma 8 dych, no. Piękny, piękny. Zobaczcie, jak on ma za fajny. Tak. Oczywiście rybka wraca do wody. O, ale poszedł. No my już kończymy, mam godzinkę prawie już. Pół godzinki przed zmierzchem, także prawdopodobnie już się nic nie będzie działo. No jeszcze mam kawałek do przejścia, może jeszcze coś wejdzie, a raczej pewnie nie, bo już wejdzie, bo się nic nie dzieje od godziny albo jak dwóch, także tak, w drugim miejscu Marcin, jak widzieliście, złapał klenia i szczupaka i to było na tyle w drugim miejscu. Ja miałem chyba tam dwa pobicia i tyle, nic się ciekawego nie działo. No ale jedna 80 wyszła, klenio wyszedł, o, to Marcin mi wahadłem macha, także jeszcze. Także, jeżeli film się podobał, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Elo!